Moi drodzy, Rhino i Skorpion ponownie są za kratkami. Choć zostało to okupione niewyobrażalnymi stratami powstałymi podczas szaleńczej walki, do której doprowadził Spider-Man. Mam nadzieję, że nie ujrzą już światła dziennego, ale musimy się przygotować na wszystko. Zwyczajni ludzie nie mają szans z kimś takim jak Rhino. Mam więc propozycję. Słyszeliście o psach policyjnych, prawda? To teraz zacznijmy trenować policyjne nosorożce! Jak ktoś potem wyskoczy z nosorożcem, bum! My też mamy nosorożca! Musisz się położyć. Uwaga! Dojrze! Przekonasz się, co potrafię. Nie dajcie się złapać! Przynajmniej typy Hammerheada mają zawsze świetne bryki. Wykańcza nas! Do roboty! Uwaga! Niech mnie! Lepiej! Miasto ogarnia chaos. Muszę się czym prędzej rozprawić z Lee i Otto. Oddziały naziemne, tu centrala. Jak sytuacja w dzielnicy finansowej? Patrol opancerzony ruszył. Damy znać, gdy zobaczymy Spidermana. Yuri, interesy na tym placu budowy są tak legalne, jak zegarki z Times Square. Bez dowodów nie wyczaruję nakazu. Będziesz tam zdany tylko na siebie. Już do tego przywykłem. Bez urazy dla szefa. I po sprawie. Im dłużej będę musiał cię szukać, tym mocniej oberwiesz. Hej! Co? Spider-Man! Wykończyć go! Ale nie szkodzi, mam jeszcze mnóstwo kopniaków. Chodź tu!
bracie szacunku! Co to? Serio? Jeszcze więcej? Ja nie mam tylu znajomych! Nikt nie zabiera bezkarnie z Kingpinem! Spidermanie, sprawdziłam akta. Ten plac budowy odbiera dostawy od przygrywkowych spółek kartelu. Przemycają narkotyki. Niedługo przestaną. Rozwalić go! Strażo werwał! No super, jeszcze więcej. Słuchajcie, piska tu nie ma, możecie spadać. Zatkam się, dziób. Na zawsze. Otrzymy mu tyłek, nim załatwi nas wszystkich. Ciągnijmy go na ziemię, bo będziemy bez... Znowu posiłki? To nie w porządku. Wysypują się jak klauny z samochodu. Gotowy do strzału. Co? Na ból. Nie rób, co się strzeli! Yuri! Mam tu zgraję obezwładnionych zbirów i tonę dopalaczy. Będą na ciebie grzecznie czekać. Świetnie. Uznam to za anonimowy cynk. Uwaga wszyscy, mamy podejrzenie handlu narkotykami. Udać się do Park City.
To jeden z pierwszych projektów mamy. Próbowaliśmy stworzyć bakterię, która rozpuszczałaby plastik w oceanach. Ale cóż, zabrakło jej czasu. Może masz jakieś pomysły? Wiele by to dla mnie znaczyło. W pewnych modyfikacjach genetycznych może się udać. Ale potrzebny będzie lepszy sprzęt, a bakterie żyją tylko w płynnym środowisku. Zaraz, moja płynna sieć. Mogę przechować bakterie w kasetce sieci. ESU powinno mieć substancje potrzebne do zwiększenia ich mocy. O nie! Bakterie rozpuściły mi sieć! Są w tej kasetce od bujania. Inne powinny być całe, ale teraz muszę dostać się na ESU bez bujania. Pajęczy lot chyba jeszcze działa. To jest niezły trening. Muszę się sprężać. Nie wiem, ile bakterie mogą przeżyć. To niezły trening, gdyby kiedyś zepsuły mi się wyrzutnie sieci. Patrzą, jakby nigdy nie widzieli, jak ktoś biega po ścianach. Muszą umieszczać odpady chemiczne w tych pojemnikach. Na pewno znajdę coś przydatnego. Gotowe. Teraz muszę iść do laboratorium doktora, żeby wszystko połączyć. Pojechałbym metrem, ale bakterie nie przeżyją tak długo. Dobra, teraz jeszcze tylko środek wiążący. Parker twierdzi, że interfejs jest niebezpieczny, ale to żółtodziu. Jeszcze niczego nie stworzył. Wierzy, że możemy dokonać przełomu, nie brudząc sobie rąk. Ludzie ginęli, żeby ten naród mógł powstać. Ginęli, żebyśmy mogli stanąć na Księżycu. Każdy przełom wymaga krwi. A kolejny przełom, który pozwoli nam się uwolnić od smrodu Normana, może się okazać wyjątkowo krwawy. Nie dopuszczę do tego, doktorze. Interfejs neuronowy podsyca gniew doktora. To może wywołać nieodwracalne zmiany. Kontrakty wojskowe. Przez cały czas projektował sprzęt dla moich największych wrogów. Pewnie myślał, że to zabawne, skoro ja robię za ścianą sprzęt dla Spidermana. Dziś wielki dzień. Może otrzymamy grant. Jesteśmy gotowi. Prace rozwijały się w imponującym tempie. Szczerze wątpiłem, że uda nam się przywrócić siłownik ciągnący do akceptowalnego stanu, ale Parker... Chłopak ma niesamowity talent do partyzanckiej nauki. Byłem już gotów zamówić specjalną część zamienną, gdy wrócił ze sklepu z narzędziami, z rozpuszczalnikiem i szczoteczką do zębów. Bum! I po problemie! Ten chłopak to geniusz. Jest spóźniony geniusz. Jest już 10 po. Gdzie on jest? Chyba nie zapomniał o dzisiejszej prezentacji. Przepraszam, że pana zawiodłem. A
teraz wirówka przemysłowa, która wyciągnie bakterie z płynnej sieci, żeby dało się ją przechowywać. Muszę tylko wyodrębnić bakterie. Pięknie. Chyba udoskonaliłem bakterie, ale muszę to jeszcze sprawdzić w stacji badawczej Harego. Chyba mogę się znów bujać. Zobaczmy. I o to chodzi. Och, słodkie bujanie. Tak mi tego brakowało. Oby się udało. Pamiętam, jak mama Harego rozpoczęła ten projekt. Tak wiele znaczył dla obojga. Dla sieć mającego nic trudnego. Jest zbiornik testowy. Pełen plastiku. Zobaczmy, co się stanie. Działa. Nie tak szybko, jakbym chciał, ale lepiej niż wcześniej. Trzeba dalej testować. Cały plastik nie zniknął, ale to duży krok naprzód. Wystarczy, żeby Oscorp podjął dalsze prace. Dostaliby Nagrodę Nobla, a ich akcjom też by to nie zaszkodziło. To centrala. Jaka sytuacja w Tribeca? Punkt kontroli ruchu zabezpieczony. Wypatrujemy Spidermana. Uwaga, agenci w Hudson Town. Dowództwo czeka na informacje. Rusza patrol opancerzony. Nie widać głównego celu. Wiem, że się boicie, ale kiedy słyszę doniesienia o rabunkach... ...napaściach, walce o jedzenie i leki. Mówię sobie, potrafimy być lepsi. Wy potraficie. Znam was od zawsze. Jestem dumnym członkiem tej społeczności. Nie poddawajcie się lękowi. Pomagajcie sobie nawzajem. Brońcie tych, którzy tego potrzebują. Zawsze mierziło mnie nazywanie Spidermana bohaterem. Bo prawdziwymi bohaterami są ci szarzy ludzie, którzy nie mają supermocy i którzy postępują właściwie tylko dlatego, że tak trzeba. Proszę was teraz, bądźcie takimi bohaterami. J. Jonah Jameson w was wierzy. Spidermanie, kolejni studenci zaginęli. Klub dyskusyjny dziś się nie odbył. Wszyscy członkowie zniknęli. Skoordynowany atak. Sytuacja eskaluje. Gdzie ich widziano ostatnio? Prezes klubu, Harold, pojawił się na zdjęciach jakiegoś turysty. Na tym zdjęciu na pewno jest most brukliński.
To na południowy wschód od Uniwerku. Mogę lecieć na wschodnie wybrzeże, a stamtąd na południe. Niebezpieczna sytuacja przy moście Bruklińskim. Potrzebne wsparcie. O, muszę się sprężać. Na pewno most brukliński. Most brukliński jest na południowym wschodzie wyspy. To nie ten most. Pora na drzemkę. Nie dajcie się złapać! Przegrali ze mną, ale pewnie mają dobre pakiety medyczne. Nie most brukliński, ale jestem blisko. Muszę lecieć na południowo-wschodni kraniec wyspy. Jestem blisko. Gdzie oni są? Muszę przyspieszyć. To chyba oni. Wyciek benzyny. Jak wybuchnie, wysadzi całą ulicę. Przy każdym trafieniu w ciężarówkę lecą iskry. Na kolana! Nie macie nic lepszego do roboty niż wysadzanie się w powietrze? Zabiję! Jestem z motorem, tak jak wszyscy inni! Ale już nie w pierwszy! W razie, gdybyście mieli wątpliwości, palny i łatwopalny to to samo. Dzięki. Wiedziałem, że źle robię, ale mogłem się powstrzymać. Brzmi jak typowy student. Nic ci nie będzie. Thank you.
nigdy was nie okłamywałem. Odrzutowe robią wrażenie. Oddziały naziemne Sable. Potrzebny meldunek dla Upper Chinatown. Posterunek jest bezpieczny. Uwaga, dużo się tu dzieje. Spidermanie! Tu centrala. Jak wyglądamy na Union Square? Spidermanie, mam tu sytuację kryzysową. Drużyna futbolowa pojechała na mecz i nigdy nie wróciła. Ich autokary były puste. Drużyna, kibice, sztab, Lima całą armię. Jest jakiś trop? Ktoś rozpoznał ich quarterbacka, Brada Davisa. Ślę fotkę. Zaraz, to wygląda jak łuk na Washington Square. Zdaje się, że to obok ESU. Znam to miejsce. To na południe od ESU. Są jak watacha wilków. Im dłużej to trwa, tym większa szansa, że ktoś zginie. Ile zawodników było w kadrze? Po raz pierwszy żałuję, że nasz zespół ma tylu kibiców. Ale zginiesz pierwszy! On mnie uwolnił! Ciebie też uwolnił! Nienawidzę! Nienawidzę wszystkich! Chodź w górę! Pokaż, kim jesteś naprawdę! Szkoda, że nie byli tacy twardzi w meczu stanowym! Koniec? To było szaleństwo. Oszalałem. Nie jesteś pierwszym, któremu się to zdarzyło. Na szczęście lekarze przebadali już innych. Nie mają żadnych trwałych objawów. Dzięki. Nie wiem, jak ci się odwdzięczyć. Pokonajcie w sobotę Wildcats i będziemy kwita. Udało ci się. Znalazłeś wszystkich zaginionych. Miło cię słyszeć. Może teraz wszystko wróci do normy. Byłoby super. Tu się z tobą zgadzam.
10.43. Zbrojeni zbiegowi atakują wóz policyjny. Zgłoszenie z Clinton. Odbiór. Prześpij się z tym. Yuri, widzę grupę zbiegłych więźniów, którzy zdobyli skądś całkiem niezłą broń. Ostatnie, czego nam teraz trzeba, to strzelaniny na osiedlach mieszkalnych. Dałbyś radę ogarnąć to po cichu? Po cichu może nie do końca, ale strzelaniny postaram się uniknąć. Chyba, że mowa o strzelaniu siecią. Niech będzie. Powodzenia. Dopiero co zwiali z tratwy, a już im się tak śpieszy z powrotem. Pomoc na życzenie! Nie dotykają się! Oberwał! Nie ujdzie ci to płacę! Posił! Ej, panowie, w ten sposób nie zasłużycie sobie na warunkowe! O nie! Na boki! Spidermanie, dostałam doniesienie o strzałach. Mogę to potwierdzić, ale na szczęście nie ma ofiar. Spraw, żeby tak pozostało. Wszyscy co do jednego we mnie celują, więc uwierz mi, mnie też na tym zależy. Przykre, że bandyci mają więcej przyjaciół ode mnie. Ściągnijcie go na ziemię! Uważajcie na jego sieci!
Yuri, więźniowie z bronią już czekają zapakowani w sieć. Dzięki. Nie dalibyśmy rady zatrzymać ich bez przypadkowych ofiar. Mam nadzieję, że mieszkańcy ci podziękują. Stawiasz wielki show, ale tak naprawdę umiesz tylko robić bałagan. Skąd ten wniosek, panie władzo? Fisk wyjdzie z paki. Nie sądzę. Mamy na niego tyle, że posiedzi kilkadziesiąt lat. Już nie. Furgon z dowodami został zaatakowany. Cokolwiek było na tych dyskach, przepadło na dobre. Willy tak łatwo się nie wywinie. Odzyskam te dyski. Dobra, myśl. Wszystkie materiały dowodowe mają etykiety RFID. Powinienem znaleźć dyski, jeśli namierzę etykiety. Muszę się pośpieszyć. Mogę się nabijać z Jamesona, ale te jego ciągłe oszczerstwa do niektórych trafiają. Ludzie Fiska kradną gliniarzom dyski i nagle okazuje się, że to moja wina? No nic, najważniejsze, żeby Fiskowi nie uszło to na sucho. Samą porę. Chyba jeszcze nie zniszczyli dysków. Pora popsuć powitalne przyjęcie dla Williego. Jest tam... Tego się nie spodziewałeś. Cholera, musiał się... Chyba mi się przewidziało. Coś tam się rusza. Widziałem ludzi walczących zaciekle o nowego smartfona. Dyski nie są uszkodzone. Super. Teraz muszę je tylko zanieść na posterunek w Hell's Kitchen. Chciałbym zobaczyć minę Williego, jak się o tym dowie. Pewnie zachłyśnie się swoim więziennym Bordeaux. Fisk nie wyjdzie z pudła. Znalazłem dyski. Zaraz. Czyli po prostu wiedziałeś, gdzie ich szukać? Może to prawda, że współpracujesz z Kingpinem? Nie no, serio? Miałbym je ukraść, a potem oddać? Myślisz, że nie mam nic lepszego do roboty? O-o. Rakiety! Kryć się! Ej, to chyba lekka przesada, co? Już pomogę! Wszystkim, co mają! I to wszystko z powodu dysku? Nie słyszeliście o chmurze? Uwaga! Dzięcią cię wykończy! A najpierw będą musieli zmierzyć się ze mną! Rozumienia od pana Fiska! Cholera, gdzie wsparcie! Nie to! Zamykasz się czasami?
pora... Gangsterski carpooling? Trzeba Fiskowi przyznać. Przynajmniej dba o środowisko. Ale to za to na kawałki! Przynajmijcie to ze mnie! Ludzi Fiska dotarła... Gdzie są dyski? Idź do diabła! Zła odpowiedź, śmieciu! Spidermanie, przepraszam. Myliłem się. A Jameson może iść do diabła. Dziękuję za miłe słowa. Pytanie. To prawda, że pochodzisz z innej planety? Tak. Nazywa się Queens. Na razie. Badane są organizmy morskie. Na miejscu znajdziesz leki wszelkiego rodzaju. Wpływ tych chorób jest... Żadne żywe stworzenie nie powinno przez to przechodzić. Wygląda na to, że ryby cierpią na infekcję bakteryjną. Lepiej się tym zajmę, zanim skażone mięso trafi do sklepów. Znalazłem spray antybakteryjny, który może wyleczyć ryby. Muszę go rozpylić nad wodą. I to szybko, zanim ludzie zaczną chorować. Najpierw muszę dostać się do doków. Pewnie to, co jest w beczkach, spowodowało problem. Trzeba je wyciągnąć z wody. To ja, wasz miły śmieciarz z sąsiedztwa. Te beczki są mądrzejsze od niektórych moich przeciwników. To będzie idealne miejsce do rozpylenia. Jeśli opryskam wszystko równomiernie, prądy rozprowadzą lek na dużym obszarze. Muszę opryskać duży obszar. Ryby rozprzestrzenią lek między sobą. To bardzo ważne, bo nie jestem w stanie zapuścić się zbyt daleko. Sądząc po układzie prądów, powinienem opryskać jeszcze jeden obszar. Kolejne beczki. To na pewno źródło bakterii. Pozbędę się ich. Fajne w beczkach jest to, że do mnie nie strzelają. Minus jest taki, że tych beczek nie śmieszą moje żarty.
można rozpylać. No chodźcie, rybeczki, to wam pomoże. Właśnie dlatego nigdy nie miałem akwarium. Założę się, że ktoś to opowie Jamesonowi i będę oskarżony o zatruwanie wody. Dobra, pora znaleźć miejsce, żeby zbadać rybki i przekonać się, czy lek działa. Są zdrowe. Przynajmniej jak na ryby z doków. Zdusiliśmy w zarodku potencjalną epidemię i pozbawiliśmy Oskorp argumentów przeciwko utrzymaniu stacji.